Cześć wszystkim, serdecznie zapraszam Was do kolejnego unboxingu razem ze SmartMe. Dzisiaj mamy dla Was kamerę 70mi Dashcam Lite, czyli to jest jedna z kamer 70mi kamer samochodowych. Ta kamera oferuje Wam Full HD i ma bardzo szeroki kąt widzenia, więc jesteśmy w stanie tak naprawdę zobaczyć na niej cztery pasy. To są kamery, które zachowują się bardzo fajnym designem i zobaczmy, co się znajduje w pudełku. Pakowanie od Apple'a trochę. Tak wygląda kamera, wyciągamy sobie z opakowania. Muszę powiedzieć, że jest to coś innego. Mieliśmy już u nas jedną z tych kamer w recenzji. Michał recenzował 70mi Dashcam Pro. Powiem szczerze, że pierwszy raz widzę jest tak z bliska. Bardzo podoba mi się ten kolor. Fajnie to jest zrobione. Co tutaj znajdziecie? Znajdę to jeszcze w środku. Czyli to sobie montujemy do szyby. Dobra. Jeszcze mamy. Całkiem sporo tego tu jest. Instrukcja, całkiem ładnie opakowana i tutaj możecie sobie zobaczyć, że jest nagroda Design Awards, którą powiem szczerze, że im się należy. Nie podejrzewam, że to jest po prostu instrukcja. Po angielsku i z tego co widzę, nie w kilku językach. Czyli po polsku też może być. Instrukcja, jak to zamontować. Dobra, to jest sprytne. Kabel zasilający. A co się znajduje w drugim? Ja się pokażę Wam tylko, żebyście to widzieli. To jest taka skrytka. Jak sobie tak zrobicie, o proszę, to się pokazują kolejne elementy. Naprawdę mi się podoba to pudełko. Jeden z fajniejszych unboxingów. Okej. Nawet dorzucają tutaj ładowarkę do gniazda w samochodzie. Pierwszy raz mam tak, żeby kamera miała coś takiego. Aczkolwiek ma tylko jedno wejście, więc pewnie wykorzystam swojego Roimi. To chyba nie ma większej funkcji. Okej. Okay. Powiem szczerze, całkiem spory na tą kamerę. Już wkrótce zobaczycie jej recenzję oraz później wideo recenzję. Tą kamerę dostaliśmy dzięki uprzejmości firmy Cyfreu, za co serdecznie dziękuję. No i to tyle. Prawda? Więc jeżeli zastanawialiście się, jak wygląda, to jest pełen zestaw. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Już wkrótce kolejne filmy na naszym kanale SmartMe, więc nas subskrybujcie i lajkujcie.